Witam serdecznie Państwa na dzisiejszym webinarze dotyczącym płuc. W obliczu tego, co dzieje się obecnie wokół nas, chciałabym wesprzeć swoją wiedzą i możliwościami właśnie naturalnego wsparcia zdrowia, abyśmy w jak najlepszej kondycji, jak najlepszej formie przeszli ten ciężki okres właśnie walki z wirusami. Jest to moim zdaniem tym bardziej trudne, dlatego że mamy schyłek zimy, już wiosnę tak naprawdę, a to, co się dzieje, też jesteśmy po prostu obciążeni przez jesień, zimę, czasem właśnie takim, kiedy było dużo infekcji, były przeziębienia, były też wirusy grypy i dalej istnieją, więc te płuca nie funkcjonują aż tak dobrze i nasz układ oddechowy, jak na przykład w środku lata czy wiosną. Dlatego tutaj szczególnie ta uważność na ten narząd jest potrzebna, tym bardziej, że tak jak mówią doniesienia, osoby, u których właśnie płuca są osłabione, osoby z zaburzeniami odporności, one są najbardziej narażone na różnego rodzaju powikłania i tutaj nawet bardzo ciężki przebieg tej czy innej chorób wirusowych. Więc płuca w medycynie chińskiej my nazywamy płuca takim płaszczem ochronnym dla naszego organizmu. Ich zadaniem jako narządu, jako obiegu jest chronienie naszej powierzchni przed wdarciem się różnych substancji niepożądanych do środka, w tym też wirusów i bakterii. I w płuca, jak rozpatruje medycyna chińska. One dostarczają tą energię życiową z powietrza, czyli to, co robimy jako pierwsze przychodząc na świat, to bierzemy oddech. Bez oddechu nie ma życia, ale też są potrzebne substancje odżywcze z układu pokarmowego, aby to wszystko mogło dobrze działać, być przetwarzane w naszym organizmie. Więc właśnie ta ochrona ciała, śluzówek, nosa, gardła, ale też skóry, czyli wdarcie się zimna. Na przykład są osoby, które wychodzą na wiatr, na zimną pogodę i od razu czują, że to zimno wchodzi do środka. W perspektywie medycyny chińskiej za to również są odpowiedzialne płuca, czyli właśnie to zimno od razu powoduje taką inwazję i u niektórych infekcje. I oczywiście śluzówki nosa, gardła, uszu, tutaj to nawilżenie, ten dobre, prawidłowe działanie płuc i całego nabłonka oddechowego jest niezwykle, niezwykle istotne. Płuca mamy tutaj w obiegu czynnościowym, to mamy teorię pięciu elementów medycyny chińskiej i one są razem w parze z jelitem grubym. Więc płuca są takim narządem yin, czyli tym, który odpowiada za nawilżenie, a narządem yang w parze jest jelito grube. Więc tutaj też widzimy bardzo duże powiązanie pracy płuc z układem pokarmowym, czyli jeżeli jemy produkty, które nie są w prawidłowy sposób trawione przez organizm, nie są wydalane na bieżąco, to płuca jako partner jelita grubego też będzie brało część na siebie tej energii. Więc właśnie jeżeli na przykład źle jemy zbyt dużo cukru albo źle go trawimy, tak samo z produktami mlecznymi, jakimiś przetworzonymi produktami, może się to objawić zaburzeniami właśnie śluzowymi w obrębie płuc, w obrębie całego układu oddechowego. Bo jeszcze mówiąc o płucach, nie mówimy tylko o płucach, bo może ktoś powiedzieć, że w życiu zapalenia płuc nie miałem, może jakiś kaszel się kiedyś przydarzył, natomiast w ujęciu medycyny chińskiej płuce są właśnie tym płaszczem ochronnym układu oddechowego i powierzchni, więc nawet katarek już jest tak naprawdę dolegliwością płucną. I w